Dzień dobry, u nas dzisiaj weekend, sobota, jesteśmy tutaj we trójkę, Sebastianus, ja i Augustinka i my dzisiaj tak we trójkę, bo Greg musi pracować, wyszliśmy sobie na spacer, jesteśmy po śniadaniu, a potem pojedziemy na zakupy do naszego centrum, żeby nie siedzieć cały dzień w domu, to więc zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w domu, jesteśmy zmęczeni, bo wchodziliśmy pod górę, tą naszą stromą. Było bardzo ciężko, ale byliśmy w parku, pobawiliśmy się trochę, Sebastian wszedł na, au, na jak to, plac zabaw, więc się pobawił troszkę. My teraz szybciutko coś zjemy, tak? Zjemy coś i pojedziemy zrobić zakupy, bo potrzebuję kilka rzeczy do mojego ciasta dzisiaj wieczorem. Więc idziemy coś zjeść najpierw. A potem pójdziemy do centrum. Do centrum. No takiego małego. Zamknięte tam prawie wszystko, ale kilka sklepów jest jeszcze otwarte. Spożywcze. Tak? Tak. Tak. Sebastianuś tutaj ze mną jest, się bawi, a Augustynka dalej śpi, więc szybciutko Wam pokażę o zakupy, które dzisiaj zrobiliśmy. I byliśmy w Home Bargains, Aździe, nie, w Aździe nie byliśmy. Home Bargains, Sainsbury i Marks & Spencer, więc troszkę pojeździliśmy, ale troszkę kupiłam też. I tak, w Home Bargains kupiłam dwie pary spodni dla Sebastianka. Jedne to będą na PE, czyli na WF, i drugie szare, takie na co dzień. I jedne są na wiek 7 do 8 lat, a drugie 8-9, nie mieli w ogóle innych rozmiarów, to były takie ostatnie pary, więc wzięłam to, co było, to co było, i one kosztowały 4 funty. Następne pokażę może Wam, i to wszystko z Home Bargains, więcej nic nie kupiliśmy. Teraz może pokażę Wam, co kupiliśmy w Marks & Spencer. Nie, to tak, Marks & Spencer. I tak, zacznę może od sukieneczki, tutaj taka różowa sukieneczka w centki. Ja już pokupowałam rzeczy takie większe i ta sukieneczka jest na 12-18 miesięcy. Jest taka różowa w centki i ona oryginalnie kosztowała 8 funtów, a ja zapłaciłam tylko 2 funty. Kolejną rzeczą jest bluzeczka. Ta bluzeczka kosztowała 1,50 funta, oryginalnie kosztowała 6 funtów i ona też jest na wiek 12-18 miesięcy, też troszkę już większa, już będzie na jesień. I tutaj taka sukienneczka, ona taka cieplutka już jest i ma do tego rajstopki i ona też jest na 12-18 miesięcy i spójrzcie tylko z bliska. I ona oryginalnie kosztowała 16 funtów, a ja zapłaciłam tylko 4,25. I ostatnia rzecz to są takie koszulki Thermovest, czyli koszulki termiczne, tak mi się wydaje. I one są już większe, bo nie było mniejszych, od 2 do 3 lat. I one kosztowały tylko 2 funty, więc wzięłam. Bardzo się opłacało, oryginalnie kosztowały 8 funtów. I to wszystko z Marks & Spencer. Teraz pokażę Wam, a jeszcze byliśmy w Superdragu i tam kupiłam troszkę rzeczy. Weszliśmy tylko, żeby popatrzeć, co tam jest, bo było bardzo pusto w tym sklepie. I tak, kupiłam 2 grzebienie, bo bardzo mi potrzebne. Miałam kiedyś taki, ale nie mam pojęcia, co z nim się stało. I promocja była buy one, get one half price, czyli kup jeden, drugi był za pół ceny. Jeden ma taką metalową końcówkę, a drugi plastikowy jest cały. Za nie zapłaciłam, za dwa zapłaciłam chyba 1,5 funta. Za pastę nie pamiętam cen tych rzeczy. Jak mam rachunek, tak mam rachunek, więc podam Wam ceny tutaj na dole.
pastę do wypróbowania, coconut, pasta wybielająca. Wzięłam też sobie szczoteczkę, bo też była promocja. I wkładki higieniczne, bo też była bardzo duża promocja, chyba tylko funt za 56 wkładek. I to wszystko z Sainsbury, nie Sainsbury, z Superdraga. I ostatnie rzeczy z Sainsbury'ego. Tutaj kupiłam dla Sebastianka takie, jak to się nazywa? Frisbee. Nie wiem, czy jest polskie tłumaczenie na to, nie mam pojęcia. Dobra, ale to będzie miał sobie na podwórko, albo do ogródka, albo do parku, jak będziemy szli, więc będziemy mogli sobie porzucać. Okay, kolejną rzeczą, tutaj taki komplecik był za pół ceny, z 7 na 3,5 funta i tutaj jest taka sukieneczka w kwiatuszki, niebieska. I pod spodem są leginsy, tutaj one mają takie guziczki. I to jest rozmiar 1,5 roku na 2 latka, więc też już takie większe, więc na przyszły rok albo pod koniec tego roku. I bluza też była za pół ceny i ona oryginalnie kosztowała 7 funtów, ja zapłaciłam 3,50 i jest na rok do 1,5 roku. Jest taka kremowa w czarne i pomarańczowe centki. Bardzo ładna, już taka grubsza. I to już wszystkie nasze zakupy. My teraz sobie troszkę odpoczniemy, a wieczorem jak Sebastian i Augustyna będą już w łóżku, ja zrobię ciasto. Kto to się śmieje tak? Kto to się wyspał, co? Proszę. Proszę. Augustynka już wstała, ja teraz zabieram się za obiad i tak jak mówiłam, robię dzisiaj pierogi. Będą one faszerowane mięsem mielonym. Tutaj przygotowałam już sobie ciasto, teraz będę już przygotowywała tylko farsz i będę mogła kleić pierogi. Kto uwielbia kubeczek ten? Uwielbiasz kubeczek, prawda? I to chyba ten będzie twój ulubiony, nie ten czerwony, prawda? Tak? Oj, oj! Oj! Pierogi gotowe, tutaj już są. Sebastian zawsze mi liczy, ile mi wyjdzie. Policzysz? Chcesz policzyć? Tak? To licz. 37 na pewno? Teraz mama sprawdzi. Super. Pierogi są już gotowe i my będziemy zasiadać do stołu. A tutaj Augustynki obiadzik słodki pieczony ziemniak. Jestem z powrotem. Augustynka i Sebastianek już śpią, więc ja teraz mogę szybciutko zabrać się za deser. Jeszcze mam troszkę siły i to nie będzie ciasto, tak jak wcześniej powiedziałam, to będzie coś z kuchni włoskiej i to jest tiramisu. Przepis oczywiście jest w kwestii smaku, tak jak zawsze. Już Wam pokazuję go. Szczerze mówiąc, ja go jeszcze wcześniej nie robiłam i nie wiedziałam, że on jest tak prosty do zrobienia. I tutaj są składniki. Ja już swoje też przygotowałam, tutaj mam kakao, jeszcze nie odmierzyłam, będą mi potrzebne 3 łyżeczki. Tutaj mam 350 ml zaparzonego już espresso, 70 g cukru pudru, tutaj mam amaretto, którego jeszcze nie odlałam, a będzie potrzeba 25 ml. Tutaj mam 2 opakowania z serka mascarpone, każdy ma po 250 gram. Tutaj mam biszkopty, tylko takie znalazłam, więc mam nadzieję, że one będą dobre do tego ciasta, deseru. I tutaj mam 4 jajka i najpierw będę musiała je sparzyć gorącą wodą. Mam sobie ręczny mikser, garnek z wodą, tutaj jest troszkę tylko na dnie, ponieważ tutaj jest napisane, że wszystkie żółtka trzeba ubić cukrem pudrem na puszysty, jasny krem i najlepiej początkowo ubijać na parze. Więc ja spróbuję tak zrobić. Tutaj mam również mój mikser,
Więc zabieram się za przepis. Również już zagotowałam, żeby sparzyć jajka, więc od tego zaczynam i zabieram się za resztę przepisu. Gotowe, no prawie gotowe, bo trzeba jeszcze wstawić do lodówki na co najmniej 3 godziny, więc Greg go dzisiaj nie spróbuje. Zapomniałam powiedzieć, to jest deser dla Grega, bo on uwielbia tiramisu, zawsze sobie kupuje takie gotowe w sklepie, no ale mam nadzieję, że to będzie o wiele lepsze, więc ja dzisiaj to już wstawiam do lodówki, a jutro Greg będzie próbował.